Autorem odcinka jest Giełda Mex, która oferuje 0% prowizji na wszystkich parach walutowych, 1500 tokenów, dźwignię do 200 razy oraz wysoką płynność. Promocja jest ograniczona w czasie, jednak rejestrując się z linku możesz utrzymać część swojej zniżki dożywotnio. Serdecznie zapraszam! Mamy środek tygodnia z tej strony Krypto Anonim i zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Standardowo, moje prywatne zdanie, nie porady inwestycyjne. I lecimy. Bitcoin 29 dolarów i jest 1% i 20 na stracie. W ostatnich 24 godzinach Ether mniej stracił, bo tylko 66,% i wynosi 1900 dolarów. Cały market stracił niecały procent i wynosi 1 239 miliarda dolarów. Zobaczmy, co najlepiej sobie poradzić. I mamy tu BitDAO 4,5% na plusie, XRP421 w ostatnich 7 dniach 61%. Więc tutaj po wiadomości pozytywnej XRP sobie podpompowało, jednak pamiętajmy, że to nie jest koniec batalii, to tylko wstępne ogłoszenie wyroku. KASPA 3,32%. Eee, najwięcej straciły wszystkie praktycznie projekty odryśka. Ryśka. PULSE X niecałe 7%, PULSE Chain 6,38% i HEX 6,2%. Później mamy GALA i ZWRAPOWANEGO PULSA. Eee, no dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie od razu do mm, zobaczenia, czego wyszukiwane było w ostatnich 7 dniach i mamy cały czas Chain GPT się utrzymuje, DCK i GEOD. Cokolwiek to znaczy a najwięcej wizyt w ostatnich 7 dniach: GPT Bitcoin i Solana. Na wykresie Bitcoin schodzi do dolnego range'a tutaj i cena zaczyna reagować, więc nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Zobaczymy, którą stroną e, się wybijemy. Tak jak mówiłem, to jest bycza formacja, jednak to nie znaczy, że musi ona wyjść górą. Ona po prostu ma większe prawdopodobieństwa do wyjścia. Górą. Złotówka, tutaj mamy 3,90, no prawie 3,96 za dolara, więc tutaj ciekawym, czy już będzie odreagowanie w, w, w końcu, czy cały czas będzie się złotówka nam umacniać. Tylko jakby nie patrzeć, jest to bardzo dobra informacja dla rynków krypto. No teraz akurat spada także bitcoin, ale w długim terminie słabszy dolar powinien spowodować wyższe wartości yy rynków różnych. Dodatkowo zobaczmy sobie co się działo na świecie. W poniedziałek mieliśmy PKB Chin no i tutaj słaby niż oczekiwania za kwartał drugi rok do roku 6,3% a miało być 7,3%. E, oni poza tym i tak pewnie mają e, pewnie 4 a nie 6 bo często zakłamują swoje wskaźniki z Chin i z Rosji co płyną informacje to e, zazwyczaj nigdy nie są pewne. W sumie na świecie to nic nie jest pewne, e, ale Hmm, ale tam w szczególności z tych krajów trzeba się zastanawiać czy to jest prawda e, produkcja przemysłowa 4,4 w porównaniu do prognozy 2,7 więc sporo lepiej, we wtorek sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych gorzej niż prognozy, miało być 0,2% a e, miało być 0,5 a było 0,2, no i to takie podsumowanko, dzisiaj będziemy mieli wskaźniki CPI w strefie euro i w, w strefie Wielkiej Brytanii, w strefie Wielkiej Brytanii e, i zezwolenia na budowę oraz zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. No i dobra moi drodzy, przechodzimy już sobie do wiadomości. Drogi widzu, czas na małą reklamę. Jeżeli chcesz wesprzeć kanał lub jeżeli nie chcesz rozsyłać na wszystkie strony swoich dokumentów, to zastanów się nad giełdą MEX. Giełda MEX posiada wysokie wolumeny, dużo par walutowych, wysokie dźwignie nawet do 200 razy, a dodatkowo nawet darmowe prowizje na niektórych rynkach, na przykład na spocie. Więc zastanów się, dodatkowo możesz handlować bez KYC. Ość. Wiadomości zaczniemy od Czech, bo dzieją się tam fajne rzeczy. Okazuje się, że Czesi nie chcą płacić tak bardzo już cyfrowymi płatnościami chodzi o karty kredytowe. Mamy tu taką wypowiedź: jeżeli wprowadzę do obiegu papierowe 100 koron, to na końcu zawsze wyjdzie 100 koron. Jeżeli zrobię to elektronicznie, to nigdy nie wyjdzie całe 100 koron. Tak znika siła nabywcza ludzkości. Eee, no więc ma ciekawe podejście. Eee, na pewno by to mogło w przyszłości wzmocnić aktywność e, kryptowalut, jeżeli mają takie podejście, e, bo chcą zatrzymać siłę nabywczą w, w rękach ludności, a nie rządu, no to tym samym kryptowaluty no, bardzo się do tego nadają. Dobrze, przechodzimy sobie do indyjskiego startupu, który zwalnia podobno 90% aż pracownik, procent pracowników, zastępując ich sztuczną inteligencją, więc widzimy, sztuczna inteligencja może doprowadzić do zwolnień, ale nie pamiętajmy, to nie jest tak, że zastąpi on, zostanie zastąpieni ludzie. Ludzie zawsze będą potrzebni, po prostu będą musieli się przebranżowić, ale to jest postęp. Postęp będzie pchał nas do przodu, tak samo jak była rewolucja przemysłowa, tak samo teraz będzie rewolucja AI. Eee, a w szczególności zobaczymy, co się stanie, jeżeli naprawdę sztuczna inteligencja zostanie odnaleziona, a nie, znaczy wynaleziona, a nie tylko jej modele. Bo na razie to, co używamy, to są modele. Gnozdi wypuszcza kartę Visa do kryptowalut i tutaj nie mamy za bardzo, co dodawać, ani ym, no się nad tym ro rozpowiadać. Dodatkowo Bitcoin Radio powraca od listopada. Jest to radio od bitcoin.pl, czyli taki podcast, co słychać na świecie. Krypto, FBI zwiększa nagrodę za pomoc w aresztowaniu pani Rui Ignatowej, czyli twórczyni One Coina, jeżeli ktoś nie pamiętał, oszukała na wiele miliardów osoby razem ze swoim chłopakiem. Chłopak się przyznał z tego co kojarzy, dostał tylko 5 lat, więc ona cały czas ucieka i zwiększono tutaj nagrodę ze 100 tysięcy dolarów do 250. Więc jeżeli ktoś ją widział, no to może niezłą sumkę zarobić. 250. Tysięcy, no to fajnie, kilka bitów można by było fajnych sobie kupić, i myślę, że już by się można było ładnie ustawić. Mm, ja bym się na pewno cieszył z takiej sumy dodatkowej. Przechodzimy sobie do Binance, który wprowadza Lightning Network, więc w końcu będzie można tanio wypłacać sobie bitcoiny. Tylko te bitcoiny w Lightning Web Network są spoko, jak chcemy sobie szybko wpłacić, nie wiem, żeby zapłacić za bułki albo jakieś mikrotransakcje, ale przechowywanie w kanale bitcoinów jak dla mnie nie jest do końca spoko I, i w tym przypadku bitcoin służy jako środek płatniczy, a bitcoin na głównej sieci służy jako e, odkładanie na emeryturę. I pamiętajmy, nie trzymajcie bitcoinów w kanałach Lightning Network, kiedy chcecie je trzymać dłużej i nie płacić za nic nimi. No bo po prostu no, to się wiąże z pewnymi ryzykami. Gucci ogłasza projekt NFT z domem aukcyjnym Charles Tis, czy jakoś tak. W każdym razie Gucci tutaj też chce wykorzystać rynek i przenieść świat sztuki i mody do super. Eee... Cyberprzestrzeni. No i dobra, moi drodzy, a nie, jeszcze mamy tutaj trzy zakładeczki, nie zauważyłem. Netflix pod lupą UOKIKO, e, Urząd Ochrony Konsum Konkurencji Konsumentów analizuje skargi złożone przez klientów serwisu Netflix, którzy są niezadowoleni z polityki blokad kont. No najprawdopodobniej no chodzi o to, że e, Netflix sam sobie w kolana szczela, przez to, że mm, wcześniej można było się składać e, na Netflixa w kilka osób. Pewnie zauważyliście, że e, są blokady teraz, że jeżeli jesteś poza domem, jednym trzeba. No, jest blokada, trzeba przeklikać. Mi się ogólnie jeszcze udaje ze znajomym mieć, bo to po prostu trzeba co jakiś czas przeklikać i tam zrobić swoje dostępy od nowa. Jednak, jeżeli Netflix taką swoją polityką wcześniejszą doszedł tak daleko, zyskiwał użytkowników, a teraz traci tych użytkowników yy, i dodatkowo jeszcze robi takie rzeczy, yy, gdzie ludzie i tak już mają obejrzane bardzo duże Procent tego, co jest u nich, więc mogą sobie sami strzelić w kolano i w przyszłości może ktoś ich po prostu zastąpić. Dobrze, lecimy sobie już dalej. E, w tym tygodniu odbędzie się kluczowe spotkanie w sprawie regulacji w USA. E, tutaj ma, spotyka się CEO Coinbase z grupą demokratów z Izby Reprezentantów USA i spotkanie zaprojektowano na. Poranek w środę. Tematem rozmowy ma być kwestie regulacyjne się rynku kryptowalut. Czy ja wiem, czy takie bardzo ważne, zależy co z tego wyniknie. No i na koniec, teraz już naprawdę na koniec, porozmawiałem sobie o Uniswapie, bo wprowadza aktualizację Uniswap X zapewnia słapy bez gazu i ochronę. Chodzi tutaj mm, o protokół Open Source do handlu opartym na aukcjach yy, holenderskich w różnych źródłach płynności. W każdym razie holenderskich. Nie wiem, w każdym razie nie rozumiem o co chodzi, ale e, w, e, chodzi o to, że będziemy mieli bez gazu tak drugiego, będzie można e, swapować. Na pewno nagram odcinek osobny, bo dopiero się o tym dowiedziałem, że coś takiego startuje. Jest to nowy protokół, który będzie właśnie bezgazowym swapem. E, agregacja źródeł płynności zespół Unisa przedstawi protokół, który jest dostępny jako zapis do wersji beta. Więc teoretycznie będzie to bardzo centralizowane, jeżeli widzę bez gazu, bo gaz zawsze jest... E, no, jest potrzebne do tego, żebyśmy byli bardziej zdecentralizowani, i dlatego te opłaty transakcyjne są. Jeżeli coś jest bez gazu, to nie dość, że ktoś będzie mógł spawnować sieć i uniemożliwić w ogóle działanie sieci, więc w takim przypadku zazwyczaj są to bardzo centralizowane protokoły, ale muszę się bardziej zapewnić, bo to jest tylko taka moja tutaj pierwsza spekulacja. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużamy, przechodzimy już do analizy. Bitcoin się transferował w ostatnich 24 godzinach 3,6 miliarda dolarów, haszy sieci wynosi aż 467 haszy, więc sporo. Mamy 12 satoshi za bajt, no mieliśmy 12, 18, 14, 13, więc jest tanią około 54 centów. Dodatkowo wypaliło się aż 1000 eterów, to jest sporo, 1000 dokładnie, 1068,5. Mamy 25 Gwei opłaty transakcji na sieci Ethereum, Mamy drugą w nocy około, yy, więc o, o poranku pewnie jeszcze może być niżej. 90 milionów wpływa na giełdy w stabilnych walutach i 14,5 tysiąca bitcoinów i 16 ponad 16 tysięcy etherów. Dodatkowo widzimy na NetFlow cały czas się pojawia nam. XRP, że tam płyną jakieś netflow mamy, czyli że jakieś przepływy tam są. Warto zawsze pod tym względem sobie patrzeć, co tutaj się dzieje. No ale to nie jest nic niezwykłego się teraz pojawia, pojawiało się przed tą informacją i wtedy ...to już można było dawać jakieś nam informacje, że coś tam się dzieje. Dodatkowo wolumen na futuresach wynosi nam 80 miliardów. Chciwość i strach 56. Jesteśmy na pograniczu z neutralnym i chciwością. Spadki, no jutro jak się to zaktualizuje, to najprawdopodobniej spadniemy. Może nawet w strach, chociaż myślę, że nie w neutral bardziej. Ale w zależności też, co się będzie działo. Bo jeżeli przez noc polecimy jeszcze niżej, no to faktycznie strach może się pojawić. Tutaj widzimy oczywiście zablokowane... Lokowane tokeny i poziomy 4700 Bitcoinów na sprzedaż przy 30 tysiącach, a na zakup 13500 przy 29 i dochodzi cały czas, więc tutaj osoby się czają, wyciągają, mamy sporo zakupów, ee, więc możliwe, że ta cena zostanie utrzymana, wykupiona szybko by the deep. Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się, życzę wam miłej końcówki weekend tygodnia, weekendu i do piątku. hej! Sponsorem odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd. Serdecznie Cię zapraszam.